Siemanko, zaczyna się sezon wymiany kół z zimowych na letnie, a może jak ktoś ogląda ten film później, to i z letnich na zimowe. W każdym razie chciałem się pochwalić nowym zakupem. Przy okazji rozpakuję też inne paczki do warsztatu. Zobaczmy, co przyszło. Tu powinno być małe uzupełnienie zapasów magazynowych, termokurczki i konektorki oczkowe. Bardzo lubię używać konkretnie tych. Po prostu mają dobrą jakość. Eksperymentalnie zamówiłem sobie taką przyłbicę. Nie należy do najtańszych, bo chyba ze 150 zł kosztuje. Może trochę więcej. Ale tego typu przyłbice już zaczęły mnie trochę drażnić, bo taka też kosztuje około 40 zł, czyli kupując trzy takie przyłbice, które nie są specjalnie jakoś tutaj sztywne i nie mają żadnych zabezpieczeń, gdy je odkładamy. Oczywiście zawsze się przewróci nam na stronę tej szybki. Rysują się po prostu bardzo szybko. I też nie mają tutaj jakby pełnej ochrony twarzy. Taka przyłbica przypomina bardziej przyłbicę spawalniczą. Prawda, ma mniejsze pole, ale myślę, że wystarczające do większości prac. Zresztą przekonamy się używając. Jest tutaj wyprofilowanie na jakąś maskę ochronną, przeciwpyłową. Może też z powodu tego wyprofilowania na przykład nie będzie nam parowała szybka. Tego się dowiem, jak będę używał. Szybki w niej są wymienne. Widziałem, że można kupić zestaw wymiennych szybek i wtedy szybka wychodziła chyba po 20 zł, więc dużo atrakcyjniej niż te przyłbice. No ale przede wszystkim tutaj mamy osłonę tej szyby, że jak odłożymy tą przyłbicę, nawet jak się przechyli na tą stronę, to ona się wspiera na skorupie, a nie na szybce. Widzę, że też jest jakiś szybki system wymiany tych szybek. Tu jest w środku uszczelka. Więc nam tutaj pod tą szybkę też nie powinno nic specjalnie wchodzić, co jest kłopotliwe, ponieważ na przykład ta spawalnicza przyłbica tego nie ma i tutaj faktycznie wchodzą nam różne zanieczyszczenia pod tą szybkę i ocierając się szybka o skorupę, rysuje się w tych miejscach. To raz, a dwa, no dostają się zanieczyszczenia do środka. Jak zdejmiemy tą szybkę, to ona od środka też jest po prostu brudna, zapylona takim drobnym pyłem, jakimiś dymami spawalniczymi i tak dalej. No a teraz gwóźdź programu, taki oto podnośnik. Te podnośniki stały się stosunkowo tanie i łatwo dostępne. No wiadomo, można kupić jakieś profesjonalne za dużo wyższe kwoty. Ten może nie jest najtańszy na Allegro, ale te tańsze, a nie dużo tańsze, miały gorsze opinie, że są dużo gorzej wykonane. Chociaż to też jest na pewno Chińczyk, jakby nie spodziewał się tutaj jakiegoś wielkiego szału. Ale liczę na to, że będzie przynajmniej wystarczająco dobry do cosezonowej zmiany opon, czy jakichś ewentualnych napraw. Tu jeszcze wziąłem taką końcówkę. Ciekawe, jak to się w ogóle będzie sprawdzać. Wkrętak kątowy do bitów. No w jakichś trudno dostępnych miejscach. Mniej więcej taka odległość. Jest już pierwsza rzecz, która tutaj jest uszkodzona. Mianowicie uszkodzony jest wężyk. Podejrzewam, że mogło to się zdarzyć nawet w transporcie. Jest to dosyć ciężkie. Jest tutaj trochę ostrych krawędzi. Wystarczyło, że go gdzieś tutaj przycisnęło z boku. No akurat tak mniej więcej pasuje na tą krawędź. No niestety. Przede wszystkim na pewno warto obejrzeć sobie tą gumę, bo widziałem tam gdzieś ktoś wrzucił komentarz, że jego egzemplarz miał gdzieś niedolanie. Wiadomo. Nawet jeżeli jest to szczelne, no to jest ryzyko podnosić w takiej sytuacji. Więc warto jest się przyjrzeć temu, czy... cały bałwanek jest w porządku. Oczywiście nie jest to tylko pneumatyczna gumowa poduszka, tylko w środku jest mechanizm teleskopowy, który utrzymuje stabilność całej tej poduszki, tak że ona tutaj nam nie może się wygiąć. Wiadomo, podnosząc samochód,
to ta siła działająca nie jest pionowa, tylko działa lekko pod skosem. No i taka poduszka zaczęłaby nam uciekać w bok, tak? A tutaj mamy w środku teleskop, który utrzymuje tą stabilność. Wygląda to całkiem solidnie. Blacha 5 mm. Kółka też wyglądają nieźle. Są tutaj takie płaskowniki, że można właśnie to postawić pod ścianą, żeby zajmowało mało miejsca. Jedynie teraz, żeby naprawić ten wężyk, to tutaj mamy trochę mało miejsca, żeby sięgnąć. Instrukcja jest po polsku. Aha, z tym, że jak ja to przykręcę w tej chwili, no to stracę w ogóle już dostęp do tego wężyka tutaj. No więc musimy się powstrzymać. Napiszę do sprzedawcy, zobaczymy, co mi odpisze na temat tego wężyka. No nawet takim kluczem nie ma jak za bardzo dojść tutaj. Czyli odkręcimy sobie tą blachę. Przy okazji przetestuję mój najnowszy zakup z AliExpress, bo jeszcze nie miałem okazji używać tych imbusów. I teraz przynajmniej nie trzeba się męczyć. Możecie zobaczyć, jak to wygląda. Tutaj było chyba jakieś uderzenie, ale patrząc na ocynk, to możliwe, że jeszcze na etapie produkcji. Napiszę do producenta, ale no szkoda mi czasu, mam już to rozebrane. Teraz to musiałbym spakować, zanieść znowu. Zobaczę za jakimś wężykiem, czy mam taki. Jednak to jest taki sam przewód, też jest podobnie sprężysty. Po prostu takie złudzenie, nietypowy kolor i tak to się wydawało. Tutaj po prostu wpychamy na ten stożek i nakręcenie tej nakrętki powoduje zaciśnięcie się na tym stożku tego węża. Takie rozwiązanie, przynajmniej podobne, jest w układach jakiegoś smarowania maszyn często stosowane, ponieważ dosyć pewnie trzyma ten nasz wężyk na miejscu. Teraz pooglądajcie sobie proszę pracę tego podnośnika w realnych warunkach. Zobaczcie, jak on się układa. Posłuchajcie, jak pracuje. Z tego powodu też momentami nie będę przyspieszał filmu, ponieważ jak ja oglądałem filmiki właśnie, to ktoś podnosił samochód, ale na przykład nie pokazywał, jak opuszcza się ten samochód, przez co na przykład te niektóre dźwięki tutaj były dla mnie niepokojące. Okazuje się po rozmowie z innymi użytkownikami, że po prostu telewarki tak pracują. Jak widać, bez problemu podniosłem dwa koła do góry. Ale jeśli chodzi o płynność opuszczania, to miałem pewien problem, ponieważ auto stoi na takim skosie. Powinno stać na płaskiej powierzchni, no ale nie mam takich warunków przed garażem. Jest to powierzchnia pochylona, przez co ten lewarek nie do końca prawidłowo pracuje. Jak widzieliście też, muszę podkładać kostkę, przynajmniej z przodu, ponieważ od spodu są takie plastiki, a lewarek jest za szeroki. I jeśli ma być centralnie podłożony, no to niestety, ale musi być ta kostka. Co ciekawe, tutaj też często zapominałem się zakręcić zawór odpływowy i w tym momencie podnoszę samochód, mimo że cały czas powietrze ucieka przez zawór spustowy, który zapomniałem zakręcić po poprzednim opuszczaniu samochodu. Ogólnie narzędzie fajne, przystępna cena, tak więc postanowiłem sobie trochę ułatwić i przyspieszyć pracę. A że przy samochodach grzebię tylko wtedy, kiedy muszę, myślę, że mam przynajmniej taką nadzieję, że posłuży mi dożywotnie, chociaż tutaj jest jednak guma. Być może ona będzie miała jakieś tendencje do zużywania się, na przykład może sparcieć. Jeśli macie jakieś sugestie, jak przedłużyć żywotność takiego podnośnika, piszcie w komentarzach.
Oj, tutaj za chwilę uda mi się podnieść samochód z realną prędkością, bo tutaj już nie zapomniałem zamknąć zaworka. Czyli jak widać szybko, sprawnie, można podnieść obie strony. Tylko tak jak mówię, ja się u siebie bałem, ponieważ auto stoi na skosie i ten lewarek jest trochę tak niesymetrycznie obciążony. Dawno temu też kupiłem sobie taki klucz elektroniczny, dynamometryczny. Właściwie nie tyle do samochodu, co do jakichś testów, które dla Was przeprowadzam z różnej tematyki, chociażby z druku 3D. Ale oczywiście przyda się i w tym zastosowaniu, możemy sobie ustawić moment dokręcania i ten klucz będzie nas informował najpierw, że zbliżamy się do tego momentu, a potem takim sygnałem ciągłym i świeceniem czerwonej diody, że już ten moment osiągnęliśmy. No i pamiętajcie, że po przekręceniu kół, jak trochę pojeździcie, warto jest potem znowu jeszcze raz sprawdzić, czy wszystkie koła są dobrze przykręcone. Dzięki serdeczne za uwagę. Mam nadzieję, że takie filmiki z dozbrajania warsztatu są pomocne. Przynajmniej ja osobiście często, zanim cokolwiek kupię, to właśnie takie filmiki sobie pooglądam, żeby zobaczyć, jak coś działa. Żeby uniknąć dodatkowych pytań, przypominam, że jak zwykle linki są w komentarzu i w opisie pod filmem. Trzymajcie się, na razie, hej!